Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Nie opuściliśmy jeszcze Trzebieszowic. Tuż po wizycie u kolegów Macieja i Jarka Podymów udaliśmy się do kolegi Bogdana Durkowiaka. Tam na filmie u kolegów Macieja i Arka pokazywaliśmy rzutem obiektywu, tak, gdzie mieszka ten ich rywal główny. No i teraz właśnie odwiedziliśmy głównego rywala tutaj z miejscowości Trzebieszowice, właśnie Bogusia Durkowiaka. Tutaj kolega Bogdan lotuje w tym oddziale samym, co koledzy Podyma. Także o oddziale nie będziemy mówić, tym bardziej, że jeszcze wcześniej już i koledzy powiedzieli nam wcześniej, właśnie Maciej i Jarek, ale też u kolegi Bogdana byliśmy, także gołębników jego nie będziemy pokazywać, pewnie nam nie chce też pokazać, bo ma tam bałagan, ale to jest normalne. Za to porozmawiamy sobie o tym sezonie lotowym 2013, o tych sukcesach, które kolega w tym roku odnosił, no o gołębiach, o nowych może nabytkach, co ma, no i po prostu co nowego w hodowli jest. Proszę bardzo. No, witam serdecznie kolegów. Wiadomo, sezon był taki, jaki był, w różnych oddziałach różnie to bywało. U nas, dla mnie, ten sezon był nie najgorszy. W oddziele udało się zdobyć mistrzostwo punktowe i w kategoriach również. Znaczy ustalimy dokładnie, uściślimy to, we wszystkich kategoriach tytuł mistrzowski zdobyłeś? To znaczy się w kategorii A, B, C i D, w maratonie pierwszy wicemistrz, w kategorii rocznik mistrz. No i w zasadzie to były takie główne kategorie, bo to była punktacja z ilości oraz z 50 na gołębie stary. Lota gołębi młodych zająłem 4 miejsce z ilości, 3 miejsce z 40. No, duże straty miałeś też w sezonie tutaj? I w starych, i w młodych gołębiach? To znaczy, sezon stary był taki dość ciężki, szczególnie na początku, bo wiadomo, że ta zima była, ciężko było wystartować z tymi gołębiami. Ten pierwszy lot też nie za bardzo się udał. Takie odległe dość miejsca, nie, dopiero gołębie się rozkręcały, nie, ale... Też tak trenowałeś, jak Waldek Piszczała mówił, że miał problemy, 2 tygodnie dopiero wcześniej przed lotem, to znaczy, rozpoczęciem się... zaczął, co się odbiło później na tych stratach, też takie miałeś też? To znaczy się u nas, tak to było gdzieś tak mniej więcej, może trochę więcej jak 2 tygodnie, może ze 3, nie, ale to i tak za mało jest, że po prostu gołębie nabrały formy, nie, to było widać przy pierwszym locie, dopiero przy następnych, kiedy się gołębie zaczęło wywozić w tygodniu, nie, te wyniki zaczęły się poprawiać z lotu na lot. A iloma gołębiami starymi zaczynałeś sezon? To znaczy się, no, dość sporą ilością gołębi, bo też było dość dużo. Sporo to znaczy ile? Ponad 100 gołębi, nie? Ponad 100. Na jedną drużynę czy na dwie? Nie, nie, to było lotowane na jedną drużynę z tego względu, że były późne gołębie, tam roczne takie, późne dwulatki, chciałem to po prostu wszystko przetestować, sprawdzić. Ale to nie był sezon dla nich. Nie? Jak testy wypadły, ile zostało tych gołębi ci? No właśnie o to chodzi, że bardzo mizernie. Nie? Te gołębie... Tak unika tej ilości, ale to ile tak straciłeś? Tak? To znaczy, no zostało kilka sztuk, nie tylko, a było ich tam kilkadziesiąt. Nie? Także no, 8 sztuk zostało takich późnych, a co, późnych? Kulały. Tak, co kulały, to po prostu były gołębie nie do lotu. Nie? I na przyszłość takich gołębi też niewiele jest. Chociaż mam jednego gołębia super, można powiedzieć, z takiego późnego dwulatka. Zrobił 12 konkursów. Nie? Czy... Z czego ten gołąb pochodził? Od tych tradycyjnych ras, które tutaj się masz? Drapy? Tak. Kipa, drapy? No, bo to na razie nic takiego nie wprowadzałem jeszcze, nie, bo po prostu no, trzeba mieć cierpliwość do gołębi. Nie co roku się udaje wychować z tych samych gołębi dobre gołębie. Nie? A ten akurat pochodził z syna Champa wychowany i z córki czempiona BP od Herbotsa. Nie? Syna Champa od drapy oczywiście. Nie? Zrobił 12 konkursów. Jego siostra 10 konkursów w tym roku, w zeszłym roku też 10 konkursów, też czołowe miała. Także po prostu te gołębie się tu sprawdzają u mnie i w krzyżówce, i same w czystości, także jestem zadowolony. Nie? Robię przez te 2 lata ostatnio. Rywale na razie tobie tutaj, zwłaszcza miejscowi, oni tak sobie już mówili na filmie właśnie, że się szykują siły, tego, a na razie nie zagrażają. To znaczy, ale czujesz ich oddech. Cały czas zagrażają. To nie można sobie odpuścić ani troszkę, ani na krok. Nie? To było widać w lotach gołębi młodych. Nie? Wystarczy, że się nie wywiezie na trening, że się nie zrobi oblotu, bo czas nie pozwala, albo się odpuści i od razu się jest daleko. Nie? Tak samo brakło przy pierwszym locie gołębi starych. Nie były wywożone, nie były trenowane, nie? I od razu odległe miejsce. Nie? Tutaj jest konkurencja, to jeden drugiemu nie odpuszcza. Wyrwać tam pierwszy konkurs czołowy, no, jest bardzo ciężko. Nie? To są młodzi, ambitni hodowcy i na pewno swój cel osiągną. No, ale rywalizacja, którą tutaj macie, to jest taka zdrowa z tego, co widzę. To jest takie, tak, my się tak, to uśmiechamy, tak, tego typu, ale nie jest to taka zawistna. Nie, 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 nie. Tutaj po prostu walczymy, przy dobrych wynikach sobie gratulujemy nawzajem, nie? I mobilizujemy się. Każdy chce wygrać z każdym. Nie? Tutaj
Nie tylko tutaj, mówię, kolega Arek i Maciek, nie, podejmuje, bo także i Grzesiek Koźbiał, nie, Artur Pawlik, nie, to są wszystko dobrzy hodowcy, którzy... I rywale potencjalnie. Dobrze. Tutaj mówiłeś, że do hodowli nowego nic nie wprowadzałeś, starasz się to testować do tej pory, co masz tego rybie, a jakieś metody lotowania zmieniałeś, jakieś noże produkty wprowadzałeś, coś może karmię, o takie rzeczy. Co z nowości było? Ja od lat lotuję na karmie zęka, nie? Jest to tania karma, ale po prostu karma musi być zdrowa przede wszystkim, nie? I to jest najważniejsze, nieważne jakiej firmy jest, nie? Chodzi o to, że jaka by nie była, no jak gołębie są mierne, to im też nic nie pomoże, nie? No dodatki stosuję też z firmy Elita głównie, nie? Od tatka Nowaka. Od tatka Nowaka, nie? To od samego początku, odkąd wprowadził pierwsze te produkty, to była Minovitax, Dynamix, Turbomix, Turbo nie? Bioelektrolix, nie? Teraz doszedł Cetohol, Magnes, żelazo i to wszystko, no, wprowadzą Gastrofix nowości. Też. Tak, Gastrofix, Europa nie? B, takie. I teraz, no też próbuję nowych rzeczy, nie? Z firmy Prima, nie? Ten Probak, Omega, nie? Także, no, energia ATP, nie? To po prostu dodaję do tego, nie? Próbuję i no, tak jak każdy, nie? Szukam po prostu, konkurencja nie śpi. Rozumiem. I trzeba po prostu się też wzmacniać jakoś, nie? I zawsze coś nowego odnajdywać. Czy gołębiami, czy tym tak samo, nie? Rozumiem. Także na razie, koledze, podziękuję, bo chyba więcej już nie masz do dodania na razie. No na razie tego nie. Gołębików nie będziemy oglądać, bo to jak mówię, kolega pewnie ma nieposprzątane, nie chce za bardzo się chwalić. Ale jak się nazywa, koledze, życzymy tutaj tej rywalizacji udanej, oby na takim dalej poziomie była, że bez żadnych tam animozji, tak właśnie tutaj na wesoło. I dobry lot, do zobaczenia.